Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym webinarze w cyklu Odpornej Szkoły dla Dyrektora. To jest wydarzenie już wiosenne, bo mamy wiosnę kalendarzową. Temat mamy taki, powiedziałbym, może troszeczkę napinający, bo chcemy się zająć konfliktem, ale nadzieję mam dużą, a nawet rodzaj pewności, bo rozmawialiśmy oczywiście wcześniej z prelegentkami, że oprócz tego, co trudne w konflikcie, to będziemy mogli się zająć tym, co może z niego dobrego płynąć. I z taką nadzieją na to dzisiejsze nasze 1,5-godzinne spotkanie pozostaje. Jak zwykle te pierwsze minuty, kiedy jeszcze nasi uczestnicy się logują, poświęcę na przypomnienie, dzięki komu tu jesteśmy, a jesteśmy tutaj dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacji, która od dość dawna, właściwie chyba najdawniej ze wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce, zajmuje się wspieraniem edukacji. To, co mamy dla Państwa do zaoferowania i co będzie można dokładnie zobaczyć, jeżeli Państwo zechcą wejść na naszą stronę internetową, to rozmaite treści, których zaletą jest to, że oprócz refleksji i uczenia się na przyszłość zawierają też rozmaite rzeczy, które można tak po prostu wykorzystać w codziennej pracy z uczennicami i uczniami, ale też z radami pedagogicznymi, co z perspektywy dyrektora może być ważne. Proponujemy szkolenia dla rad pedagogicznych, ale też szkolenia internetowe otwarte, które pozwalają uczyć się właśnie w takich otwartych, niewewnętrznych szkolnych grupach rozmaitych cennych rzeczy, no i wreszcie projekty, które odnoszą się do różnych ważnych obszarów życia szkoły. Z reguły te projekty są bezpłatne, finansowane przez różnych sponsorów i zmieniają takie obszary życia szkoły, które uznajemy za ważne, ale wiemy też z rozmów z dyrektorami, dyrektorkami i środowiskiem nauczycielskim, że są to też ważne rzeczy także dla nich. To, co chciałbym szczególnie Państwu polecić, bo jest naszym nowym produktem, to propozycja mentoringu indywidualnego dla liderów edukacyjnych. To też można znaleźć na naszej stronie, a pewnie będą Państwo mogli również na czacie znaleźć link. To jest propozycja spotkań jeden na jeden dla tych wszystkich liderów, liderek edukacyjnych, dyrektorów, dyrektorek, wicedyrektorów, wicedyrektorek, które chciałyby porozmawiać o jakiejś sprawie, niekoniecznie problemie, może też ambitnym planie, z osobą, która posiada żywe doświadczenie zarządzania szkołą, ale równocześnie kompetencje mentorsko-coachingowe, które mogą pomóc lepiej skorzystać z własnego potencjału. Więc jeżeli Państwo byliby zainteresowani taką propozycją, to serdecznie zapraszamy. Jest to propozycja płatna, ale mam poczucie, że w dobrym stosunku jakości do ceny, bo znam rynek takiej indywidualnej pomocy, więc odpowiedzialnie mogę powiedzieć. Tu właśnie o tym potencjale. Ale następną rzeczą, o którą chcielibyśmy Państwu zaproponować, to jest letnia szkoła dyrektorów. Ta letnia szkoła dyrektorów ma dwie edycje. W czerwcu odbywa się takie wydarzenie dla osób, które uczestniczą w programach CEOwych aktualnie, przede wszystkim w tak zwanym CRS-ie, czyli całościowym rozwoju szkoły. Ale ponieważ jest to ograniczona grupa liderów i liderek, w związku z tym proponujemy również edycję sierpniową dla wszystkich zainteresowanych, również płatną, ale mam nadzieję, że mogą to być dobrze zainwestowane pieniądze. Zatem bardzo zapraszamy tych wszystkich, którzy rozważają udział w tego rodzaju wydarzeniu w sierpniu tego roku. To może być przyjemne spotkanie. Z jednej strony związane z różnymi nowymi informacjami, które można pozyskać wspólnym uczeniem się, ale też po prostu wymianą w atrakcyjnych warunkach, też turystycznych, bo rzecz będzie się działa w Ostródzie, wymianą między praktykami zarządzania szkołą. To doskonała okazja do tego, żeby
troszeczkę, że tak powiem, naostrzyć to swoje narzędzie, którym jestem w szkole, po to, żeby dobrze działało. Nie wiem, czy metafora ostrości jest właściwa, bo nie chodzi tutaj o przecinanie niczego, ale taka mi przyszła do głowy. Zatem, jeżeli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę kliknąć w link, który jest na czacie w sprawie letniej szkoły dyrektorów. I wtedy będziecie dostawali konkretne informacje. To kliknięcie nie oznacza przystąpienia i zamówienia, tylko oznacza znalezienie się na liście osób, do których będą kierowane już szczegółowe, konkretne informacje. Więc jeżeli tylko Państwo rozważają, to też warto tam dotrzeć. To tyle właściwie informacji na temat naszej oferty i propozycji. Przypomnę tylko, że tutaj jest strona jednego naszego ważnego sponsora, który pomaga nam realizować wydarzenia w zakresie odpornej szkoły. Tutaj drugi partner, z którym jesteśmy związani właściwie od prawie 30 lat i z którym udało nam się wiele rozmaitych projektów zrealizować. A teraz już przechodzę do tego, co najważniejsze dzisiaj, czyli do prelegentek. Gościmy dwie dyrektorki praktyczki, Basię Kochanek i Ulę Skrzypczak, obie doświadczone w takiej dyrektorskiej pracy, ale też w pracy z innymi dyrektorami, ponieważ obie są trenerkami, obie funkcjonują w różnych działaniach dotyczących wsparcia nie tylko własnej, ale także innych szkół. I ekspertkę Agnieszkę Szczepanik, osobę również związaną ze szkołą, ale też osobę wspierającą trenersko, mentoringowo, coachingowo różne osoby zajmujące się edukacją i pomagającą również w tym obszarze konfliktowym. I wydawało mi się, że taki zestaw praktyczek i ekspertki będzie dobrą okazją do tego, żeby o konflikcie porozmawiać w tym obszarze, w którym ten temat może być no, trochę trudny, bo dość ciężko jest rozmawiać o sytuacjach konfliktowych, które budzą rozmaite, czasami trudne do przeżywania emocje, a z drugiej strony, jak wszyscy wiemy, to jest rzecz, która na co dzień bardzo nas ożywia i trudno funkcjonując w otoczeniu ludzkim takich konfliktowych sytuacji uniknąć. Zachęcamy Państwa, tak jak zwykle, do aktywności na czacie. Można tam zadawać dodatkowe pytania prelegentkom. Co prawda nie obiecuję, że one odpowiedzą, dlatego że w ferworze rozmowy może to być trudne, ale nawet jeżeli nie odpowiedzą, to będzie to dla nas jakaś informacja dotycząca tego, co Państwa interesuje, a to jest dla nas bezcenne. Bo jak myślimy o planach na kolejne webinary, to te informacje uwzględniamy na rozmaite sposoby. Bardzo też zachęcam do dzielenia się własnymi opiniami, bo niezależnie od tego, czy się do nich odniesiemy, czy nie bezpośrednio, to Państwo, wiem to z opinii, które wypowiadacie przy różnych okazjach, kiedy pytamy o odporną szkołę, bardzo sobie cenicie też te wymiany między wami, już w ogóle bez naszego pośrednictwa, jedyne co robimy w tej sprawie, to udostępniamy czat. Więc jeżeli tam Państwo podzielą się swoją dobrą praktyką, pomysłem, wątpliwością, niepokojem, radością, to też będzie dla innych okazja, że być może z tego będą mogli się czegoś nauczyć, czymś ucieszyć. No w każdym razie bardzo zachęcamy do takiego życia czatowego podczas naszego webinarium. W zakładce mojej aktywności na zapisach CEO można, jeżeli Państwo będą chcieli pobrać zaświadczenie, to tam jest taka możliwość. I teraz już przechodzimy do rzeczy. Ja chciałbym zacząć od naszych praktyczek i zadać Wam pytanie, takie najbardziej ogólne, jeżeli chodzi o konflikt. Jak słyszycie konflikt, i myślicie o szkole, o swojej szkole albo o szkole w ogóle, to co wam przychodzi do głowy? Jakie pojawiają się skojarzenia? Jakie przypominają się historie? Jak o tym myślicie?
A przy okazji, gdybyście mogły dwa słowa o swoich szkołach powiedzieć, to też będzie cenne dla uczestników. O tych szkołach niekoniecznie w kontekście konfliktu. Zapraszam, Basiu. Okej, dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Barbara Kochanek, jestem dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie Wielkopolskim. Szkoła duża, prawie 800 uczniów, prawie 70 nauczycieli. A myśląc o konflikcie, myślę, że tak. Przede wszystkim jest to coś, czego bardzo byśmy chcieli uniknąć, a co jest możliwe, i to bez względu na to, w jakiej szkole, jak dużej szkole, czy jak dużej, czy jak małej szkole pracujemy, to nie ma znaczenia. Konflikt jest wpisany w naszą rzeczywistość. Chcemy go uniknąć, bo wybija nas ze strefy komfortu. Natomiast chyba najważniejszą rzeczą, którą ja myślę, to patrząc z perspektywy czasu, chyba nie będę odkrywcza, to żeby tego konfliktu, mówiąc kolokwialnie, nie zamiatać pod dywan. Czyli jeżeli to jest coś, o czym już wiemy i co psuje nam relacje, a przeważnie psuje relacje, to należy się tym zająć i poszukać rozwiązań, a nie udawać, że tego nie ma. I to jest chyba taka pierwsza moja myśl o konflikcie. Chyba nie ma nikogo, kto by nie doświadczył konfliktu. My myślę, że w tej chwili się musimy skupić na, bo konflikt w szkole też dotyczy różnych osób, tak, które w szkole funkcjonują, czyli to może być zarówno konflikt między rodzicami, nauczycielami, uczniami, między uczniami a uczniami i tak dalej. Ja rozumiem, że my w tej naszej dzisiejszej rozmowie skupiamy się przede wszystkim na tym konflikcie, tak jak jest w tytule, w Radzie Pedagogicznej, czyli na tym, co gnębi, męczy nauczycieli. A więc, no, chętnie byśmy tego uniknęli, ale nie róbmy tego, szukajmy rozwiązań. No właśnie, bo ja chciałem ci zadać takie pytanie spłaszczające, ale za to wyostrzające temat. Jakbyś miała powiedzieć, czy jak myślisz o konflikcie, to jest takie chłodne uczucie, że to jest coś przykrego i trudnego, czy takie ciepłe uczucie, że to jest coś, co popycha do rozwoju, chociaż jest trudne. Myślę, Przemku, że jedno i drugie. Jest to, że Takiej odpowiedzi się właśnie spodziewałem. temat do rozwiązania, natomiast jeżeli wyciągniemy to jak z każdym błędem i jak z każdym trudną sytuacją, jeżeli wyciągniemy z tego wnioski, to może nas to prowadzić do rozwoju. Ale to jest wielka umiejętność. Czyli trochę tak jak powiedziałeś, że chcielibyśmy uniknąć, ale trochę jako dorosłe osoby zdajemy sobie sprawę, że tego się nie da uniknąć, bo ludzie mają różne interesy i artykułują. No i wtedy się uciera jakaś rzeczywistość, w której Jest też jesteśmy. tak, jest też oczywiście kwestia, jak bardzo jesteśmy w temacie, tak? Czyli ile wiemy o tym konflikcie, jak daleko on już zaszedł i jak daleko wyeskalował. To jest Jasne. też istotne. Jasne. Czyli im wcześniej, tym lepiej. No dobrze, ale już Ula, poproszę teraz ciebie. Witam wszystkich Państwa. Szkoła podstawowa Piastów, rejonowa, zwykła dla wszystkich chętnych. Jest nas tutaj 500 dzieci, 70 nauczycieli, 20 pracowników administracji i obsługi. I jak to mówię zawsze przy szkole podstawowej, jest dodatkowo 1000 rodziców, 2000 dziadków i jeszcze różnych przyjaciół szkoły. Więc jest nas sporo osób do tego, żeby ze sobą współpracować, ale w takiej dużej grupie osób w naturalny sposób pojawiają się konflikty. Właśnie w naturalny sposób. Uważam, że to jest natura funkcjonowania ludzi, że tam, gdzie są dorosłe osoby, tam, gdzie są dzieci i dorosłe osoby, tam, gdzie są różne oczekiwania, to konflikt chyba jest naturalny. Kwestia jest tylko, co z tym konfliktem robimy. Ja jak myślę o konflikcie, to generalnie myślę, że coś jest nie tak. Tak myślę sobie o konflikcie, że czuję go gdzieś tam na plecach, czuję go na korytarzu, czuję w zmianie tembru głosu, w wypowiedziach, w tym, że ludzie przemykają albo grupują się. Czyli ten konflikt dla mnie jest taką trochę sprawą obserwowalną. No i kwestia jest, co ja z nim robię, a ja z nim zawsze coś muszę zrobić. Ponieważ nie mogę go podbijać, nie mogę go eskalować, a muszę go zacząć z ludźmi dorosłymi rozwiązywać.
Jasne, dzięki. Ja tak dla tych z Państwa, którzy nie znają aglomeracji warszawskiej, to chcę powiedzieć, że właśnie tą prowincjonalność uli szkoły potwierdziliśmy sobie wczoraj w rozmowie, bo Ula powiedziała, że 500 metrów od szkoły znajduje się granica miasta stołecznego Warszawy, więc z tą prowincjonalnością to tak nie do końca, tak dla orientacji, żeby Państwo wiedzieli, z czym Ula się mierzy. Bardzo dziękuję za te wstępne głosy i przedstawienie szkół, ale teraz Agnieszkę chcę poprosić. Nie wiem, czy ty możesz wypowiadać się z dystansu, bo tak chciałem powiedzieć, że z takiego eksperckiego dystansu, ale wiem, że jesteś zaangażowana w życie szkół bardzo tak żywo, więc nie wiem, czy to będzie dystans, ale na pewno spojrzenie osoby, która się specjalizuje w myśleniu o tej problematyce, więc zapraszam ciebie. Jak myślisz o konflikcie w szkole, to? To ja bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj z wami jestem i jednocześnie chcę powiedzieć, że ja tu przed chwilą dziwne rzeczy robiłam z okularami i oczami. Chyba mi strzeliło i to tak na potężnie jedno naczynko i bardzo przepraszam, ale podejrzewam, że to jeszcze potrwa, zanim się uspokoję, bo jestem w konflikcie tym wewnętrznym. Zachowuj się, a jednocześnie, Boże, zaraz mi oko ucieknie. Także... Z dystansu o konflikcie. Jak z jednej strony co do szkoły, to trochę z dystansu, bo jednak to nie jest, nie pracuję w szkole, jestem osobą, która przychodzi z zewnątrz, jako ekspertka, ale także jako rodzic, bo mam dziecko w wieku szkolnym, więc jakby też oglądam to sobie oczami rodzica. I to, co mi się, jak jest mowa o konflikcie, to mi się włączają emocje. Także to jest coś o emocjach i bardzo jest mi blisko do tego, co powiedziałaś, Ulu, o tym, że to jest, że konflikt daje taką wiadomość, że coś jest nie tak. Więc dla mnie konflikt łączy się z takim sygnałem, że to jest sygnalista, znaczy zauważony i może nie od razu konflikt, ale że coś jest właśnie nie tak, że jest taki sygnalista. Że coś się dzieje i że warto się temu przyjrzeć, no żeby właśnie to nie poszło tam, gdzie nie chcielibyśmy się znaleźć. I druga rzecz, która mi się pojawia, jest związana z tym, że konflikt jakby bardzo często ma takie znamiona tabu, że o tym się, że jesteśmy właśnie dorośli, my ze sobą współpracujemy, w związku z tym nie może, jaki konflikt? No być może trudności jakieś komunikacyjne, ale przecież jesteśmy dorośli, wszystko jesteśmy w stanie rozwiązać. Nie sprawdzamy także w sobie, jakie mamy nastawienie, w ogóle co myślimy na temat trudności, trudnych sytuacji, jak na nie reagujemy tak naturalnie, co jest nam, jaki styl rozwiązań w konflikcie jest nam najbliższy. I to prowadzi do tego, że my tak sobie, no to lepiej o tym nie rozmawiajmy, lepiej tego nie zauważajmy, przymknijmy oczy, czyli to jest tak trochę też to co też mówiłyście. Jeszcze mi się gdzieś pojawia, jeżeli chodzi o szkołę, to taka też myśl, że bo to ją czasami słyszałam, że my jesteśmy tu od nauczania, a nie od rozwiązywania konfliktów. I to jest od strony nauczycieli, a czasami rodzice z kolei mówią, no przecież była nauczycielka w klasie, to co nie mogła rozwiązać tego problemu, tego konfliktu. A jeśli chodzi o grono pedagogiczne, no to bardzo często jest właśnie taki chyba opór przed zobaczeniem tego, że konflikt może wnieść, czy jakby rozmowa o konflikcie, o tym, co się dzieje, o tym, co jest nie tak, że może pozwolić wejść na wyższy poziom współpracy w grupie, ale także rozwoju indywidualnego. I to też mam moje przekonanie, to jest jedno, ale też badania pokazują, że to też jest u nas trochę kulturowe. No właśnie. Konflikt pod dywan, nie ma go. No właśnie. To jest wątek, który trochę chciałbym pogłębić, bo powiedziałaś o tym unikaniu. Jest takie pojęcie, o którym się czasem mówi, kiedy mowa o konflikcie, że
może dojść do takiego zjawiska w organizacji, które można nazwać systemową ślepotą, czyli jakimś rodzajem niedostrzegania, nie w intencji uniknięcia nawet, ale na skutek pewnego przyzwyczajenia do określonych sposobów myślenia, pewnych zjawisk, które mają charakter konfliktowy i w związku z tym nie zajmowania się nimi albo uznawania ich za takie, nawet przy dobrej woli spełnienia tej pedagogicznej misji i wychowawczej, nie zajmowania się nimi. Czy mogłabyś to jakoś pogłębić z perspektywy dyrektorskiej, tak jak o tym myślisz? Ta ślepota systemowa to jest taki też trochę ten czarny punkt w polu widzenia kierowcy. Bo to też jedna rzecz, to są te rzeczy, do których przywykamy, a druga też taka, że ten mózg, no jak coś jest trudne, to po co ja mam się tym męczyć? Lepiej tego nie zauważyć. Od razu zaznaczam, że to nie są świadome nasze myśli na tym etapie. I mówi się, że ta ślepota systemowa, ona jakby spaja w sobie cztery wymiary, bo jednym to jest przestrzeń, jakby przestrzennie umiejscowienie też tego. Czasami konflikt pojawia się, bo nie bierzemy pod uwagę uwarunkowań, działa geograficznych samej szkoły, tego jak jest ułożona, gdzie jest, nie wiem, pokój nauczycielski, jak się wchodzi do gabinetu dyrektora, jak są rozmieszczone toalety. Czyli to jest takie bardzo przestrzenne, a my widzimy ten swój, z punktu widzenia nauczyciela, też może być moje miejsce za biurkiem, a klasa wygląda trochę inaczej, jak się spojrzy od strony ławek. I to jest jakby ten pierwszy punkt. Drugi wymiar to czasowa ślepota związana z przybywającymi latami doświadczeń i z jednej strony tych osób, które wokół nas są, ale też samego systemu, w którym jesteśmy. Czyli szkoła, na przykład w szkole może być taka historia jakiegoś konfliktu, tak, o którym część osób może wie, część słyszała, część nie jest w ogóle w temacie, a dla części to jest tak zamierzchła przeszłość, że nie widzą, że to może dalej wpływać. Szczególnie dotyczy to takich mniejszych środowisk, mocno też ze sobą połączonych i związanych. Dalej za tym idzie też ślepota relacyjna, że widzimy, to jest trochę tak, że te osoby, które nam się najczęściej pojawiają w polu widzenia, tak jakby wnoszą różne rzeczy, też na przykład na spotkaniach Rady Pedagogicznej, to my je widzimy, postrzegamy też ich relacje, ale to jest pewien wycinek. Możemy nie zauważyć tego, co się dzieje poza tym. Czyli to tak jakby skupienie się na tym, co się najbardziej wybija. Albo z tym jakby nauczyciel, nie wiem, taki, który zawsze coś ma, tak, i wnosi. I że nie, można o nim mówić, że jest konfliktowy, a jakby popatrzeć na szerszej perspektywie, to jest on być może sygnalistą, a dużo trudniejsze rzeczy dzieją się w jakichś innych w relacjach. Tak mi przychodzi połączenie też tego przestrzennego i relacyjnego, jak to czasami bywa w pokojach nauczycielskich. Wchodzimy nowy nauczyciel i właściwie jak nie ma przewodnika, to się może zgubić, bo wiadomo jest, kto gdzie siedzi. Tak, tutaj jest jeden stolik, przy którym zawsze na przykład siada wicedyrektorka, która ma tam jakieś też przedmiotowe godziny, a tam jest stolik, przy którym siadają różne osoby, bo zasadniczo jest WF-istów, ale przecież oni siedzą u siebie w pomieszczeniu przy sali. Tak, jakby to, co tam się, to, gdzie człowiek usiądzie, który może naruszyć wiele zasad niepisanych, i to też, jeżeli my tych relacji tam nie znamy, w samym pokoju nauczycielskim, teraz jakby z perspektywy nauczyciela wchodzącego w to grono, ale też być może nowego dyrektora, to też bywa trudno, żeby zobaczyć, że coś jest na przykład naturalne tutaj, a nie, że to jest coś trudnego. No i taki ostatni wymiar to jest ta ślepota procesowa, bo my też jesteśmy, jakby każdy, łącznie z dyrektorem, jest częścią tego procesu.
z jednej strony i z drugiej, że szkoła nie jest wydzielona, ona jest częścią większego systemu. Więc to, co i oczywiście takie rzeczy wielkie jak pandemia, pełnoskalowa wojna, nie wiem, wybory, to są duże rzeczy zauważalne, ale jest też mnóstwo innych, mniejszych, może mniej odczuwalnych medialnie, które jednak mocno wpływają na to, co i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice do szkoły jako systemu, czy części systemu większego wnoszą. I to też może budzić się właśnie, coś jest nie tak, a niekoniecznie to dotyczy środowiska szkolnego. I to tak Czy chyba można? takim galopem, przebiegając przez to. No tak, ale rzeczywiście, bo nam na webinarach bardzo zależy też na tym, żeby widzieć to w takiej praktycznej perspektywie i tak jak ciebie zrozumiałem, to trochę nie wiem, dlaczego przyszła mi do głowy zasada Pareto, że tam się mówi o tym, że ze 100% podejmowanych działań 20% podejmowanych przynosi 80% efektów. Ale cała tajemnica polega na tym, żeby rozpoznać te 20%, bo ex definitione, skoro tak się dzieje, to znaczy, że my nie możemy wiedzieć, które to jest 20%, albo możemy mieć jakieś przeczucia. Ja rozumiem, że tutaj też trochę tak jest, w tym znaczeniu, że ta ślepota nie jest niczyją winą, tylko jest po prostu cechą systemu jako Tak. takiego. I cechą, czyli jeżeli ktoś doświadcza takiej ślepoty, a właściwie wszyscy jej doświadczamy, to nie musi siebie oskarżać, tylko raczej pomyśleć, jak tutaj mieć taki moment refleksji, że może to, co mi się na pierwszy rzut oka wydaje, nie jest koniecznie tym, co powinno być, albo na przykład wyostrzyć percepcję na chwilę i pomyśleć, że skoro ta osoba w Radzie, tak jak się odwołałaś do tego przykładu, jest tą osobą konfliktową, to być może ja tak bardzo skupiam uwagę na przynoszoną przez nich, przez tę osobę przynoszone wątki, żeby je wyprzeć i się nimi nie zajmować, bo to jest przecież naturalna cecha tej osoby, że przestaję zauważać, że coś może się dziać u takich osób, które się odzywają rzadko. I może to jest też dobry moment, żeby się odnieść do dyrektorek. I poproszę was teraz, może od Uli zacznę. Jakbyś mogła, Ula, powiedzieć, jak ty walczysz ze ślepotą systemową? To znaczy, jakie masz sposoby na to, żeby różne rzeczy, które mogą być poukrywane i znajdować się w tej ślepej systemowej plamce, żeby jednak jakoś wychodziły na wierzch? I żeby móc się nimi zająć. Jak sądzisz, co jest takim czynnikiem, który sprzyja szerszemu widzeniu tego, co się w szkole dzieje, na przykład zauważaniu konfliktu? Znaczy, staram się co do zasady stosować kilka takich jednocześnie dla mnie ważnych strategii. Po pierwsze, unikać takiej ułudzie i złudzeniu, że to, co widzę, to jest to realne i to jest to jedyne, co dotyczy konfliktu. Staram się zawsze dawać sobie czas, a też proszę ludzi, żeby dawali sobie czas na to, żeby istotę różnych relacji, zależności, zgłaszanych nam problemów rozpoznać, żeby nie ograniczać się do tego tylko, co widzimy i słyszymy, tak? Czyli do tej pierwszej warstwy. Myślę, że dla mnie ważne jest również to, żeby dbać o to, żeby każda informacja trafiła w taki sam sposób do wszystkich. Nie mogę to zrobić zawsze sama, chociaż stosuję różne techniki, ale staram się unikać sytuacji tak zwanej bliższej koszuli ciału. To znaczy, staram się, żeby nikt nie czuł się, że jest bardziej dopuszczony do decyzji, informacji, sposobu rozwiązania konfliktu, czy też sposobu w ogóle zmierzenia się z problemem, niż inny, czyli taka trochę zasada równego traktowania wszystkich, partnerstwa pełnego, ale też transparentnego rozwiązywania tych problemów, które widzę, które słyszę i które są mi zgłaszane.
To jest dla mnie bardzo ważne. Staram się też nie podbijać tego, co widzę i słyszę, dlatego że konflikt sam w sobie to jest już energia taka, która nas zużywa. Więc starałabym się tą energię jednak przekierować na dobry efekt. Różnie z tym bywa, ale starałabym się w ten sposób działać. No i wydaje mi się, że takie ustalenie jasnych, bezpiecznych sposobów zgłaszania problemu, bo ten konflikt to często jest klasyczny problem do rozwiązania. My często używamy słowa konflikt, ja bardziej czuję, że do tego konfliktu warto nie dopuszczać poprzez rozwiązywanie problemów, czyli tego pierwszego etapu konfliktu. Tak mi się na razie to kojarzy. Tyle bym chciała w tej sprawie. Ale to ja ci podrzucę twoje własne słowa, Ula, Tak. bo jesteś znana z takiego powiedzenia, że korytarze mówią, że warto słuchać korytarza, że są tam rozmaite szepty, niekoniecznie takie bardzo oficjalne, ujawniane. Czy to jest też jakaś twoja mądrość wynikająca z doświadczenia, żeby Tak, słuchać to jest tego moje korytarza? doświadczenie. Czy to jest moja mądrość? Nie wiem, ale to jest moje doświadczenie, że rzeczywiście ja wiele lat temu zauważyłam, że chodząc między uczniami, nauczycielami, rodzicami, dobiegają do mnie takie pojedyncze słowa, gesty. I jeżeli zbliżam się do tych grup rozmawiających i one dalej kontynuują tę rozmowę, znaczy, że jest naprawdę wszystko w porządku. Jeżeli milkną, to coś się dzieje. I wtedy gdzieś tam ta moja intuicja i doświadczenie, przemyślenia, jak gdyby wskazują, czy mam coś z tym robić, czy też nie mam nic w tej sprawie do roboty. Jeżeli uznaję, że to się naprawdę zaczyna, taki temat czy takie rozmowy zaczynają być trudne, to co do zasady rozmawiam wtedy ze wszystkimi równolegle. I zaczynam wprost. Rada pedagogiczna słyszała to kilkukrotnie. Zaczynam właśnie od tego stwierdzenia: słuchajcie, korytarz mówi, i tutaj pada coś, co uznaje, że jest problemem. Jest problemem, który może się przerodzić w konflikt. I wyraźnie mówię: porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy, bo chciałabym Was wszystkich usłyszeć, ale też chciałabym, żebyście Wy usłyszeli mnie, co ja mogę z tym zrobić, ale też chcę powiedzieć wyraźnie, że to wy często na pozycji dorosły musicie się z tym problemem zmierzyć. W związku z tym rozmawiamy bardzo otwarcie i to jest ten moment, kiedy możemy w ogóle zacząć pracować z konfliktem. To jest to, co często mówimy: nie zamiatajmy. Z małej iskierki wybuchnie pożar, a ona się sama nie ugasi. No właśnie, jak ciebie słucham, to znowu mi się przypomina powiedzonko, taki żart o psychologach, że psycholog na każde pytanie odpowiada, to zależy. I trochę w tym jest prawdy o różnych takich subtelnych pracach z ludźmi. Bo powiedziałaś o tym, że z jednej strony warto nie rozdmuchiwać różnych rzeczy, które mogą być po prostu jakąś fikcją, która się sama rozwiąże, albo realnym problemem, ale takim, z którym ludzie dadzą sobie radę, a z drugiej strony nie zamiatać pod dywan, czyli w tym słuchaniu tego, co mówi korytarz, jest też ten moment, w którym rozpoznajesz, że to jest twoje zadanie, że to jest moment, w którym powinnaś coś nagłośnić, sprawdzić, zaprosić ludzi do rozmowy, ale to nie jest tak, że nagłaśniesz wszystko, co tam szepcze. Myślę, że jednak ważne spostrzeżenie, Znaczy, że to jest, to zależy. ja nie mogę dać wskazówki, kiedy działamy, bo to No to jest jest jasne. To jest to odczucie. tak jest, dokładnie. Jasne. Dzięki. Basiu, a jak u ciebie? Jakie są twoje sposoby na to, żeby widzieć więcej i żeby ta systemowa ślepota nie zasłaniała zbyt wiele?
Ja w ogóle, jak Agnieszka mówiła o tej systemowej ślepocie w przestrzeni, czasie, relacjach i procesach, to pomyślałam sobie, że Agnieszka, to jakbyś przed chwilą była w każdej z naszych rad pedagogicznych, bo to dokładnie tak wygląda, tak? Dokładnie takie schematy działają. Natomiast ja myślę sobie, ja się z Ulką zgadzam, my z Ulą już trochę mieliśmy okazji porozmawiać, zgadzam się z nią w każdym słowie tak naprawdę. To, co bym mogła jedynie dodać do tego, to żebyśmy mieli świadomość, że coś się dzieje u nas w szkole, to dyrektor nie może się zamknąć w jaskini lwa, tak? Czyli nie może jego gabinet być takim miejscem, do którego wszyscy boją się wejść. Dyrektor sobie tam siedzi w takiej oazie spokoju, tak? I w przekonaniu, no właśnie w tej systemowej ślepocie, że jest wszystko dobrze, bo nikt do mnie nie przychodzi i niczego ode mnie nie chce, znaczy się działa. To jest pierwsza rzecz. Ale jeżeli już wiemy, jeżeli już się zorientowaliśmy, że jest konflikt, to ja bym powiedziała tak, mówiłeś Przemek, nie rozdmuchiwać. Absolutnie, czasami warto załatwić konflikt wyłącznie w gronie osób zainteresowanych i prędzej go ugasimy, niż wywlekając go, przepraszam za sformułowanie, na jakieś forum, tak? To jest też to, o czym powiedziała Ula, kwestia kalibru tego konfliktu, z którym mamy do czynienia. Bardzo ważne. Co jest dla mnie bardzo ważne, rozeznać stanowisko każdej ze stron konfliktu, czyli wysłuchać każdej ze stron konfliktu, żeby mieć jakby ogląd sytuacji. I to, co mi się bardzo sprawdza, czego nauczył mnie mój poprzedni dyrektor, zawsze mówił: Basia, pamiętaj, z problemem trzeba się przespać, ranek przynosi rozwiązanie. Czyli nie robić niczego na hura. Nie robić niczego w takich pierwszych emocjach, tylko naprawdę posłuchać siebie, posłuchać innych i poszukać najpierw być może w sobie sposobu na to, jak rozmawiać z ludźmi. I to, co jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, żeby te strony konfliktu ze sobą skomunikować, bo czasami się okazuje, że to jest mnóstwo niedomówień, że to jest błąd komunikacji, że jak ludzie się ze sobą spotkają i sobie przyjaznej i takiej optymalnej atmosferze, czyli w atmosferze takiego poczucia, że nikt nie wchodzi poza nimi w tą dyskusję, że potrafią sobie wiele rzeczy wyjaśnić, okazuje się, że problem jest błahy często. Jasne. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tych różnych wątkach, i teraz o tym nie powiedziałyście, ale w naszej rozmowie pojawił się też taki wątek, jakby związany trochę ze współpracą, która na pierwszy rzut oka nie wiąże się z konfliktem, ale właśnie się wiąże. Pamiętam, jak mówiłyście o takiej profilaktycznej roli różnych wariantów współpracy, czyli jakby nie realizowania rozmaitych zadań w szkole ciągle w tych samych zespołach, ale w różnych konfiguracjach. Tak. Ty, Ula, mówiłaś o tym, że taką szkołą współpracy i też trochę ujawniania sytuacji konfliktowych i pracy z nimi jest praca w klasach integracyjnych, czyli tam, gdzie jest dwójka nauczycieli, którzy z natury rzeczy jakby muszą się nauczyć wyrażania, ujawniania różnic, zajmowania się nimi w taki sposób, żeby to, co jest przecież oczywistą rzeczą, że dwoje nauczycieli może mieć inne spojrzenie na tę samą sytuację i mogą to traktować jako bogactwo, czyli coś, co może być konfliktem, może być też źródłem jakiegoś sukcesu, a przy tym praca w takich warunkach jednak rzeczywiście chyba takiej ślepocie zapobiega. Bo sami nauczycielki i nauczyciele łatwiej widzą to, co jest ważne i mają jakieś pomysły, narzędzia czy doświadczenie, jak się dogadać. Znaczy bez Nabierasz wątpienia, powietrza, Ula. tak, bo bez wątpienia bardzo ważne jest to, żeby generalnie zacząć niejako pracować z ludźmi i jak gdyby stwarzać im sytuację do tego, żeby nawiązywali relacje, wszelkiego rodzaju relacje w szkole. Te relacje budują się zarówno w takim obszarze dydaktyki, ale przecież w olbrzymiej ilości działań, nie wiem, związanych z wychowaniem, z projektami, z działalnością kulturalną. I tam wcale niekoniecznie musi pracować polonista z polonistą,
czy matematyk z matematykiem. To mogą być zespoły, które są stwarzane w celu konkretnego osiągnięcia i zrealizowania jakiegoś zadania. Tak? Ludzie powinni nauczyć się ze sobą współpracować. Dla mnie, nim dwóch nauczycieli spotkało się w klasie integracyjnej, to nie było takich wiele doświadczeń dla nauczycieli, kiedy mogli poznać charakter pracy, sposób pracy, osobowość. Drugiego. To był tak, jest drugiej osoby. To był trochę teatr jednego aktora. I klasa integracyjna stworzyła pary, duety. Coś, co w ocenianiu kształtującym jest oczywistością, że zaczynamy uczyć dzieci współpracy od par. Tu nauczyciele zaczynali ze sobą współpracować. Dużo czasu upłynęło od momentu, kiedy każdy zrozumiał, że rola jest równoznaczna nauczyciela i prowadzącego, i wspomagającego proces nauczania. Oni się nauczyli wymieniać, tworzyć razem tę lekcję, odpowiadać za tę lekcję, a przede wszystkim odpowiadać za to, jak się rozwija uczeń. I to samo poszerzając na kolejne zespoły, które pracują właśnie przy zadaniach, przy celach takich ogólnych, innych niż edukacyjne, no jest niezwykle cenne, niezwykle. Jasne. Ale chcę powiedzieć, że nie tylko uczą się pracy, poznają siebie, ale dla mnie, jako dla dyrektora, niezwykle ważne jest to, co później z tym robimy. Czy na przykład celebrujemy takie sukcesy, które się później dzieją? Czy stwarzamy sytuację, żeby ludzie mogli trochę wyjść poza taką bieżączkę? Czy możemy doświadczać takich wspólnych, fajnych uniesień? Wtedy naprawdę oni się uczą ze sobą rozmawiać, a jak się uczą rozmawiać, to tych konfliktów już jest dużo, dużo mniej. Jasne. Czy ja Dzięki. się mogę No jeszcze? tak. Właśnie chciałem Cię poprosić, żeby jeżeli możesz coś dorzucić z tej praktyki wspierania na przykład rad albo grup nauczycielskich w pracy z konfliktem. A Bo to mi propos się tej pięknie, ślepoty. tak, to mi się pięknie układa do tego, co już powiedziałyście. Jedną z tych rzeczy jest to, że to się często pojawia na takich teoretycznie za warsztatach dla nauczycieli, które są z tematu, który, no nie wiem, niech to będzie na przykład różnice międzykulturowe, trochę potrzebne w tej chwili, ale tak zasadniczo, no to. No, część nauczycieli myśli, że można się bez tego obejść, albo jakiś tam wypadł nauczyciel, na przykład opiekun wycieczkowy by się rozchorował i w to miejsce wszedł ktokolwiek inny. I komentarze, które mówią, ale to było super doświadczenie. Ja nagle zobaczyłam tą gorzkę z innej perspektywy. I jakby wyjęta z jednej części systemu, zobaczenie tej osoby z całym jej zasobem, takich i cech osobowościowych, ale może pasji życiowych, sytuacji też czasami rodzinnej, o której nie wiemy, nie rozmawiamy na co dzień, może także dlatego, że nie siedzi przy naszym stoliku, albo nie uczy przedmiotów w jakikolwiek sposób zbliżonego do nas, albo nie mamy żadnej klasy, którą wspólnie uczymy. Także to jest ten taki element integracji, która się dzieje, a drugi, który mi się gdzieś pojawia, to jest też ten zasób, bo jak im więcej osób wokół siebie ja poznaję na takich różnych poziomach, nie tylko, nie wiem, jak dzisiaj, bo to też jest taki, który się pojawia, że do tej pory widziałam, teraz chciałam powiedzieć ulę, bo to jest taki przykład prawdziwy, widziałam ulę w kategoriach tego, w czym przychodzi na co dzień ubrana, bo ma taki styl, że budzi zainteresowanie, a dopiero teraz w jakiejś tam pracy warsztatowej ja usłyszałam, jaką ona jest osobą, co ona poza tym strojem swoim może wnieść, a wnosi ciekawe rzeczy. Więc to jest taki zasób, bo z którego my też potem możemy korzystać przy szukaniu rozwiązań do różnych problemów, z którymi się stykamy jakby jako nauczyciele w swojej pracy, ale też w ramach tej grupy nauczycielskiej. I jest jeszcze jeden element, który mi przyszedł teraz do głowy, ja podkreślę, bo to jest. Znów jest system, żebyśmy nie stracili też tej perspektywy, że jeżeli klasa widzi dwóch, ma nauczycieli, dwójkę nauczycieli ze sobą rozmawiających, współpracujących, być może też czasami się trących, no bo to jest naturalne, to ma możliwość zobaczenia
i bycie jakby poddany temu modelowaniu, dochodzenia do jakby do znajdowania rozwiązań dobrych dla obu stron. I to też jest taki właśnie, że czasami, i to też słyszę od nauczycieli, że chowają się trochę ze swoją eksperckością, nie chcą klasie pokazać nie to, że czegoś nie wiedzą, tylko że nie umieją na przykład z emocjami sobie poradzić, ale jak już mają tego partnera, trochę sparring partnera w postaci drugiego nauczyciela, i oni tak naprawdę na oczach klasy też się rodzi pewna relacja, pokazują im, jak to może być, jak w sytuacji, kiedy niby coś jest ustalone, ale jednak ta osoba przychodzi z czymś innym, a tu czas leci, jak można tym zarządzić. I to jest coś, co mam takie poczucie, jako nauczyciele dajemy dodatkowo w prezencie edukacyjnym i wychowawczym, w tym całym procesie długim, systemowym uczniom i uczennicom. Jasne, Bezcenne. To w dzięki. ogóle jest bezcenne. No, piecze nam się druga pieczeń przy jednym ogniu, bo mieliśmy rozmawiać o takich konfliktach wewnątrz, wśród dorosłych w szkole, a tutaj się okazuje i potwierdza się ta myśl, że nie ma tego w klasie, czego by nie było w pokoju nauczycielskim i odwrotnie, że jak nauczyciele traktują poważniej, uczą się pracy z różnicami, z konfliktem, no to mimochodem, tak przez nasiąkanie, uczą się tego też uczniowie i uczennice. Dzięki za ten wątek. A teraz będziemy. Powiedzieć, że uczniowie widzą, że uczniowie słyszą, że uczniowie obserwują i naprawdę nic nie możemy im pokazać tylko teoretycznie, powiedzieć teoretycznie, bo oni to wszystko w nas, w naszych postawach czytają. Jasne. No właśnie, więc im lepiej im będziemy sobie z tym radzić, tym oni też będą sobie z tym lepiej, oni, one będą sobie lepiej z tym radzić. Ale chcę dotknąć kolejnego wątku i tak trochę prowokacyjnie go dotknąć. I od razu powiem, zaproszę do tej prowokacji Basię najpierw. To jest taki mianowicie wątek. Chciałem postawić dylemat. Czy należy zapobiegać konfliktom, czy wspierać rozwiązania? Bo to są jakby dwie trochę różne perspektywy, chociaż obie w konflikcie istotne. I na dodatek, jak mówię o zapobieganiu konfliktom, to myślę też o takim drugim dnie, że na konflikt można patrzeć z różnych stron. Z jednej strony, jak się mówi o konflikcie, to się kojarzy z podniesionymi głosami, grubymi wyrazami, rozmaitymi takimi rzeczami, które ewidentnie pokazują, że ludzie są w tym momencie w emocjach, w tym momencie konfliktu, ale można też na konflikt patrzeć jako na po prostu różnicę, to znaczy, że mamy różnicę interesów, faktyczną albo wyobrażoną, albo na gruncie wartości, no i wtedy to też nabiera trochę innego sensu. Więc jak myślicie jako dyrektorki o konflikcie, to bardziej czujecie, że jesteście od tego, żeby im zapobiegać tym eskalacjom, czy bardziej jesteście od tego, że jak się pojawia konflikt, to jesteście od wspierania rozwiązania? Basia. Przemek, mnie nieustannie prowokujesz do nieoczywistych odpowiedzi, w związku z czym powiem tak. Ponieważ dyrektor w szkole jest od wszystkiego, więc również jest od obu tych rzeczy, o których powiedziałeś. A Okej, więc okay, no jest od dobra. zapobiegania konfliktom, chociaż konfliktom tak tam właściwie powiedziałeś, nie można im zapobiec. Natomiast można spowodować, że będzie ich mniej, albo że problemy, które się pojawiają, nie będą się przekształcały w konflikt. Tylko żeby tak się stało, to wracamy do słowa klucza, czyli do relacji. Jeżeli budujemy w szkole relacje, poprawne relacje, to mnóstwa konfliktów możemy uniknąć i to jest to zapobieganie, o którym byśmy powiedzieli. Ja jeszcze dopowiem tutaj w kwestii tych relacji, jak można to robić i co można w tym sensie, jak można wspomóc nauczycieli. To jest tylko dopowiedź do tego, o czym mówiła Ulka. I co na przykład bardzo ja sobie cenię i bardzo mi się sprawdza, mianowicie w sytuacjach tworzenia grup zespołów, tak, zadaniowych, ale również w momencie
pracy z radą pedagogiczną w formie warsztatowej. Bardzo się staram, żeby te grupy, które pracują, żeby one były bardzo w różnych konfiguracjach. Czyli zmieniam konfigurację dokładnie po to, żeby się stało tak, jak mówi Agnieszka, żeby ludzie się nawzajem zobaczyli w innym anturażu, bym powiedziała. I to naprawdę przynosi niesamowite efekty. To dokładnie są komentarze typu: Jezus, nie miałem pojęcia, że można z nim tak fajnie pogadać. Albo że można z nim coś tak fajnie zrobić, albo że on jest tak kompetentny w tej kwestii. A więc relacje, które zapobiegają wielu konfliktom. Natomiast jeżeli ten konflikt już jest, to według mnie absolutnie dyrektor nie może udawać, że go to nie dotyczy. To jest kwestia, w którym momencie musimy. I to nie ma na to recepty. Jakby była, to by było pięknie, ale jest to kwestia ogromnego wyczucia i takiego własnego oglądu, w którym momencie dyrektor musi w ten konflikt wejść i osobiście nim jakby, nie konfliktem, tylko zarządzić rozwiązaniem tego konfliktu. Czyli co musi zrobić, żeby tego nie eskalować, bo to już było dzisiaj wielokrotnie powiedziane. Zamiatanie pod dywan naprawdę nie przynosi żadnych dobrych efektów. Okej, no to jak ja bym miał wyciągnąć z tego taką całość, to bym powiedział, że twój głos to jest taki głos, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby zapobiegać eskalowaniu konfliktów. Zdecydowanie. I nazwałeś to tak, że jakby to jest jedno i drugie, ale jakby Tak. trochę nie dotyczy tego obszaru konfliktu, który jest po prostu naturalnym elementem relacji, tylko bardziej działać tak, żeby ludzie nauczyli się z tymi różnicami sobie radzić konstruktywnie. Dokładnie. A wtedy, kiedy sobie nie radzą, to wtedy wspierać rozwiązanie. Tak. Ula, a jak u ciebie? To jest chyba też kwestia wyczucia, jakiej skali jest to ten konflikt. Czy to jest rzecz naprawdę prozaiczna, mała, która się wydaje ludziom być olbrzymim konfliktem, czy też nie? I to znowu jest coś takiego, co gdzieś tam czuję na skórze, na plecach. Czy to jest ten moment, kiedy wystarczy tylko ludziom powiedzieć: słuchajcie, spróbujcie to przegadać sami. Ja tu jestem. Gdybyście mi potrzebowali, to bardzo proszę. I może się okazać, że oni naprawdę, jak ja im stworzę miejsce i czas do tego, żeby porozmawiali, to tylko tyle jest mojej roli, tak? Stworzyć im miejsce i czas. Ale czasami bywa też tak, że rzeczywiście muszę wejść głębiej w ten konflikt. Muszę być trochę osobą, która wysłucha i będzie negocjować pomiędzy poszczególnymi stronami konfliktu. To troszkę zależy od sytuacji. Nie mam takiego wzorca, który mogę powiedzieć. To nie jest Sewr pod Paryżem i wzór metra. To jest sytuacja, którą czuję i widzę, i na nią reaguję. Czasami jestem w środku, a czasami daję totalną autonomię nauczycielom. Jak gdyby prosząc tylko, żeby mi poinformowali, czy ja jestem potrzebna, czy nie, i co z tego wychodzi. Czy mogę już to zrzucić na przykład ze swojej głowy, że nie ma tego konfliktu, czy też rzeczywiście potrzebne jest, żebyśmy to szerzej, głębiej, w większym gronie przerozmawiali. Trochę mam zaufania do ludzi, z którymi pracuję w tej szkole już blisko 20 lat. Myśmy się po prostu poznali i trochę czujemy, kiedy, którą strategię zastosować. Ale myślę, że Basiu, zwracamy obydwie uwagę na to, że dyrektor, niezależnie od tego, czy bardziej oddaje pole do rozwiązania konfliktu nauczycielom, czy też jest głęboko w środku, to jest zawsze przy tym konflikcie. Obok, w środku, ale jest, tak? Przynajmniej w gotowości, żeby pomóc. Tak. Agnieszko, dorzucisz coś? Do tego wątku zapobiegania albo wspierania rozwiązań. Nie wiem, czy to jest faktyczny dylemat, ale. Ja słyszę, jakby ja słyszę to, co mówiliście, Basiu i Julu, i ja się z tym bardzo zgadzam, że tutaj nie ma dylematu, to jest jedno i drugie. I to są takie procesy, które się dzieją trochę równolegle.
I też trochę to zapobieganie konfliktom, bym powiedziała, trochę zaprasza nas do tego, żeby sprawdzić w sobie to, jak ja w ogóle reaguję na konflikt, nie? Na ile to co mi to uruchamia, czyli którą, że tak powiem, małpką jestem. Nie mówię, nie patrzę, nie słyszę, czy może jednak jak to działa na mnie tak bardzo, działa energetycznie i rzucam się na to, jak byk na czerwoną płachtę, żeby właśnie szukać, wyjść z impasu, bo trochę tak jest, że nierozmawiany, czy konflikt, którego udajemy, że nie ma, jest, tak, no jest impasem. Natomiast mi się też tutaj znów nasuwa trochę taki systemowy element. To, co mówiłyście o tym, że dyrektor, bez względu na to, czy jest, bo też mogą być konflikty, gdzie dyrektor jest stroną, ale bez względu na to, jaki to jest kaliber, to system potrzebuje wszystkich, mniej lub bardziej działających, czy tak jak Ula mówiłaś, także jak zostawiam im przestrzeń, buduję bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się dogadali jak dorosły. Ale może też tak być, że jestem dużo bardziej aktywna w tym wspieraniu, żeby zobaczyć w ogóle, że jest jakaś, że jest ta trudność i że ona wpływa w taki, a nie inny sposób. I że o tym słoniu trzeba jednak pogadać, co stoi w kącie. No i poszukać rozwiązań. Więc to Okej. taki chyba, tak, mocno wspieram to spojrzenie i podejście, bo to też przekłada się na angażowanie energii i zasobów, które mamy w tym całej naszej grupie w gronie pedagogicznym, do tego, żeby wyjść trochę poza i szukać rozwiązań. I to jest chyba jeszcze jedna rzecz taka, że dzięki takiemu byciu i przyglądaniu się tam trochę z perspektywy, dbaniu o całość, też możemy jakby szukać, wspierać w szukaniu rozwiązań długoterminowych. Tak, jak coś potrzeba, to zrobić coś, że na tu i teraz jest nam potrzebne, bo coś szybko trzeba załatwić. No i to jest ten kompromis, że strony, tak naprawdę strony z czegoś rezygnują, żeby wyższy cel zrealizować. Natomiast jest to rozwiązanie czasowe, tak bym powiedziała, tymczasowe, i ono, jak nie zadbamy o to w kolejnym kroku, żeby znaleźć rozwiązanie jednak dobre dla wszystkich i wspierające, bardziej idące w stronę współpracy, no to to też jest takie trochę zostawienie go pod dywanem. Pod dywanem, no tak. Czyli jednak pod dywanem nie. To już kilka razy Nie, nam ten dywan nie, wyszedł. nie, nie. To ja Okej. może tu powiem. Strażacy, bo też mam okazję z nimi pracować, mówią, że te ogień, pożary, które wynikają z tego zapruszonej, gdzieś tam pozostawionej iskry pod rzeczami, mblami, to są te, które pozostawiają po sobie zgliszcza. One są Najbardziej nie do niszczące. opanowania. Jasne. No to teraz przechodzimy do czegoś, co być może dla niektórych naszych słuchaczy jest clue naszych spotkań, czyli do takich waszych dobrych praktyk. Chodzi mi o takie pomysły, narzędzia, trochę już o tym mówiłyście, ale gdybyście teraz mogły wybrać takie najlepsze dla was, które się najlepiej sprawdzają, bez żadnej ambicji, żeby uczynić z tego wzorzec, tylko po prostu podzielić się tym, co tobie w twoich realiach najlepiej działa jako narzędzie wsparcia ludzi w rozwiązywaniu konfliktów, bo mam wrażenie, że z dotychczasowej rozmowy wyraźnie wynika, że to jest ten kierunek dyrektorskiej pracy z dorosłymi, w końcu nauczycielami, żeby pomagać i wspierać rozwiązywanie. To co wam się tu sprawdza? Może od Uli tym razem zaczniemy. To znowu zależy od tego, jaki kaliber ma ten konflikt. Jeżeli on dotyczy dwóch, trzech osób, to warto rzeczywiście zaprosić te osoby na rozmowę, rozmawiać z nimi wspólnie, jednocześnie nie silić się na to, że przy tej rozmowie od razu damy rozwiązanie. Traktować tę rozmowę jako wzajemne wysłuchanie się, bo być może po raz pierwszy w obecności dyrektora, na przykład te osoby
bardzo wprost powiedzą, o co im chodzi, jaki jest problem. Może mają szansę usłyszeć się nawzajem. A więc taka rozmowa przy mniejszej liczebnie grupie z udziałem dyrektora jest bardzo ważna. Jeżeli to dotyczy większych zasobów ludzkich, no to wtedy zapraszam do wspólnej rozmowy psychologa, pedagoga. Staramy się razem ze sobą usiąść i porozmawiać. Wydaje mi się, że generalnie przy konflikcie zawsze jest potrzebna rozmowa. I ta rozmowa jest dla mnie początkiem rozwiązywania konfliktu. A Jeżeli jakbyś, jest. jakbyś chciała powiedzieć o sobie w tej rozmowie, to jaką masz rolę w takiej rozmowie? O, bardzo różną. To znaczy, staram się na pewno nie wchodzić w rolę rodzica, Aha. który będzie godził zbaśnione dzieci. Nie, nie, Czy jak absolutnie. mówimy o rodzicu, to bardziej w tym sensie takim z analizy transakcyjnej wzięte, czyli pewnym sposobie Tak patrzenia na świat. jest. Ja powtarzam dosyć często, że to jest poziom dorosły, dorosły. To nie jest poziom dorosły dziecko i ja nie chcę się stawiać w roli takiego dorosłego, który rozwiązuje problem wszystkich zwaśnionych stron. Bo to jest dla mnie nazbyt energetyczne. To znaczy, ja muszę tutaj też trochę o siebie zadbać. Konflikty dotyczą tych osób, które są razem ze mną w tej rozmowie, ale dotyczą przecież mnie jako osoby odpowiedzialnej i nadzorującej całą szkołę. To, co właśnie powiedziałam, za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. Również za relacje. Budujemy je latami, natomiast musimy rzeczywiście zadbać też w tym momencie i o siebie. Więc rola jest często taka, że stwarzam warunki do tego, żeby ludzie mogli sobie spokojnie, na mniejszym poziomie emocji powiedzieć, jaki mają problem we własnej pracy, tak? We własnych relacjach. A często głośne powiedzenie, o co chodzi, kończy się tym, no naprawdę, no przepraszamy, trochę to było nie tak, no już wiemy, dziękujemy i wychodzą w zasadzie osoby często już dogadane. Ale też bywa, że jest coś bardzo trudnego, gdzie emocje są bardzo duże, bardzo trudne i wtedy czasami trzeba wejść w rolę osoby nadzorującej pracę szkoły. I To to rozstrzygnąć. Tak, to też trzeba wtedy się odwołać do pewnych ustaleń, odwołać się do wyegzekwowania tych ustaleń, do zamknięcia jakiegoś procesu i to jest też często nasza rola. Dzięki. Basia, a ty? Co ty lubisz? Znaczy, nie wiem, czy słowo lubisz jest właściwym, ale co ci się sprawdza w takich sytuacjach, kiedy jesteś świadkiem, dostrzegasz? Widzisz sytuację konfliktową między dorosłymi. Z mojej praktyki wynika, że większość konfliktów wynika ze złej komunikacji. Tak zostaliśmy stworzeni, jak to mówią, że mamy jedne usta, dwoje uszu, i niekoniecznie ta druga osoba usłyszała to, co ta pierwsza powiedziała. I bardzo często, tak jak już powiedziała Ula, sposobem na poszukiwanie rozwiązań jest najpierw rozmowa, którą jakby najpierw moderujemy, tak? Czyli umawiamy się z uczestnikami na tę rozmowę, żeby to nie było wylewanie żalów, tylko żeby to były konkretne informacje, żeby one były podawane językiem komunikacji ja, a nie ty, żebyśmy się upewnili, że się rozumiemy, czyli wręcz taka rola dyrektora, rozumiem, że chciałeś powiedzieć, że, czy to jest tak rzeczywiście. Bardzo, bardzo to jest istotne w takich rozmowach, bo się wiele rzeczy tym sposobem rozjaśnia. I to, co jest bardzo ważne, czyli takie konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. A więc nie wyrzucanie sobie żalów i wyjście z tej rozmowy dalej z tymi żalami, tylko okej, teraz już wiemy, o co nam chodzi, wiemy, czym jest rzecz. Zastanówmy się, jak możemy z tego konstruktywnie wyjść, jakie są możliwe rozwiązania, bo to już Agnieszka też mówiła wielokrotnie. To niekoniecznie jest jedno rozwiązanie. Sprawdźmy, zobaczmy, co nam się uda z tym zrobić. I to przeważnie działa. Oczywiście, tak jak Ula powiedziała, są
konflikty takiego kalibru, że no nie czarujmy się, że jedna rozmowa załatwi nam temat. Czasami trzeba naprawdę dużo czasu, dużo cierpliwości przede wszystkim i dobrej woli ze wszystkich stron. No właśnie, i Agnieszka, ja przepraszam, że cię tak zawsze ustawiam w roli osoby, która ma coś skonkludować, ale taka już jest ta rola eksperta. Ale teraz mam konkretniejsze pytanie do ciebie, bo odnoszę takie wrażenie, podzielę się tym wrażeniem, zresztą z dziewczynami też, że one obie mówią o takiej roli, bym powiedział, mediacyjno-facylitacyjnej w konflikcie. Ula, co prawda, wspomniała, że jest taki moment, że czasem trzeba po prostu rozsądzić, ale jednak tutaj jest dużo takiej postawy, że ja jestem od tego, żeby pomóc ludziom się porozumieć. Bardziej w języku, bardziej w emocjach, w rozmaitych rzeczach. No ale to nie są jedyne role, które można przyjmować w konflikcie. I chciałem Ciebie zapytać też o jakby pożytki i straty z przyjmowania tych różnych ról. Pożytki i straty. Czy zakładam, że te role, które mogą nam się gdzieś jeszcze odpalić, to jest sędzia albo arbiter, bo też mamy takie jest przekonanie, ono się często jeszcze gdzieś pojawia, że arbiter to jest ta osoba, która to jest ktoś lepszy niż sędzia, ale to jest nadal arbitralnie, subiektywnie wydająca wyrok. Dlatego pewnie na poziomie międzynarodowym jest tyle odwołań od sądów arbitrażowych. Więc jakby trochę praktyka pokazuje, że to nie działa. I teraz takie szanse. Właśnie nie wiem, czy jakby szanse Czy to jest zagrożenia, bo to jest. właściwa perspektywa? Jak nie jest To ja wygodna wiesz, dla ciebie, to użyj innej. ja bym powiedziała, Ulo mi to zależy. To zależy. Ale tutaj jakby jest mi do tego blisko, żebym. Bo to jest trochę tak, że rolą dyrektora, który bierze na siebie, jakby odpowiada, nie tyle, że bierze na siebie odpowiedzialność, ale odpowiada. Zgodnie z prawem, za to, co się w szkole dzieje, za te swoje decyzje podejmuje też, podejmowane przez siebie decyzje, jest odpowiedzialny jednoosobowo. To może mieć takie, mając w głowie cele nadrzędne, priorytety przyjęte, harmonogramy i tak dalej, żeby na przykład podjąć arbitralną decyzję o przyspieszeniu jakiegoś procesu. Nie na przykład. I to będzie z takiej, jeżeli to robi po przyjrzeniu się wszystkiemu, wzięciu pod uwagę różnych perspektyw i taką decyzję podejmuje, to też nadal jest coś, co ma ułatwić nie tylko tę konkretną sprawę między tymi konkretnymi nauczycielami, ale także wesprzeć cały system. Więc jakby jest to trochę, jest to szansa jak najbardziej, a może być też zagrożenie, jak już jesteśmy przy tym. Bo może po prostu podjąć taką decyzję bez spojrzeń. Tak, nie mamy na to czasu, jest koniec Kiedy to się roku, staje nie? nawykiem w pewnym sensie. Tak. No, no i to jest takie patrzenie na siebie. Też jest tak, że taka jeszcze jest jeden element, że w momencie, kiedy my decydujemy się podjąć decyzję za kogoś, bo trochę tak jest w przypadku przyjęcia takiej roli sędziego. To możemy za moment stać się stroną konfliktu dużo większego. Nie? I teraz jest jakby, ale i znów wracam do tego, to zależy, bo poza tą konkretną sytuacją dzieje się jeszcze mnóstwo innych. I to i pewnie dlatego też mi, podobnie jak tutaj paniom, jest blisko do tego, żeby jednak rozmawiać. Zapraszać do współpracy i bardziej ten proces facylitować, ułatwiać komunikacyjnie czy przestrzennie, na przykład, że na zasadzie, że nie, że jedna sala na 45 minut, bo potem kolejna klasa tu wejdzie, już nie możecie pogadać, ale znaleźć taką przestrzeń, w której mogą spokojniej porozmawiać, bez napięcia, że za chwilę ktoś tu inny wejdzie. Więc to tak, to bym powiedziała, w to jest mi do tego po prostu blisko, że i to też znów jest element takiej uczenia się całego systemu, tego, że można rozwiązać trudne sytuacje w sposób konstruktywniejszy niż dotychczas. Jasne.
Nie mogę się oprzeć jednak takiej myśli i wypowiedzeniu, że to chyba nie jest przypadek, że dyrektorki CEO-owe akurat są przy facylitacji i moderacji. No bo trochę z Twojej wypowiedzi wynika, że ta rola arbitralno-sędziowska jest taką rolą, której czasem wymaga ta funkcja i odpowiedzialność, ale z drugiej strony jakby jest wiele zagrożeń, eskalacji, rozmaitych zmiany pozycji w konflikcie, ale też ja bym powiedział o takim zagrożeniu, kiedy się zbyt często przyjmuje taką rolę, polegającym na tym, że wtedy uczymy naszych partnerów, nauczycieli i nauczycielki bezradności, czyli tego, że to my jesteśmy sprawcami. Tak. A jak my jesteśmy sprawcami, to jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. To jest ta druga strona medalu. A nie znam I jest. takiego dyrektora, który by pragnął być za wszystko odpowiedzialnym, choć czasami hoduje właśnie takich partnerów. No właśnie pytanie wtedy, czy to są partnerzy. Tak, no właśnie, nie, Ale jest dzieci jeszcze raczej. jedna rola. Bo tak widzicie, to znów ja zapadłam na małą ślepotę. Jest jeszcze jedna, obserwator, bo od facylitatora jest o krok do obserwującego tylko. I to może nam się wydawać, że to, i tu jest takie zagrożenie, że niby jestem, znaczy ja postrzegam się jako neutralną, pozostawiam, buduję przestrzeń, wspieram, a jednocześnie nie podejmuję różnych interwencji. Takich interwencji właśnie trochę jakby pomagających domykać, nie? Że ten proces się ciągnie, na przykład nie wiadomo ile. I tak naprawdę to też jest trochę o tym, trochę o unikaniu. O unikaniu skonfrontowania tego, co się dzieje nie wiem, w tej grupie rozmawiającej, czy w parze, czy w systemie, z tym, co też to we mnie budzi. To tak No jasne, jasne. Ja stawiam też te trzy kropki. dopowiem tak, jak to zrozumiałem, że płynie z tego pewna rekomendacja, że jeżeli ja rozpoznaję siebie jako osobę, która pozwala dorosłym ludziom się dogadać w sytuacji konfliktowej i traktuję to ze spokojem i nie interweniuję, to czasami, i to zależy, może być to trafny ogląd, a czasami może być to wynik pewnego nawyku unikania. I ja sobie racjonalizuję coś, czego nie chcę zrobić, czyli nie chcę wejść w sytuację, która jest trudna, i wyobrażam sobie, że no przecież dorośli ludzie to się dogadają. I znowu nie mamy rozsądnej informacji o tym, gdzie jest ta granica, ale warto zdawać sobie sprawę, że ona jest, i samo świadomość i wgląd w siebie może być tu niezwykle pomocny. Tak to rozumiem. No dobrze, i właśnie do tego wglądu i samoobserwacji w pewnym sensie. Chcę, bo już zbliżamy się powoli do końca, a mam wrażenie, że ciekawe byłoby, gdybym poprosił Was, ciekawe dla naszych słuchaczy, ale też dla mnie, o to, żebyście dwa słowa powiedziały trochę o sobie, bo ja mam wrażenie, że przyjmowanie tej takiej korzystnej dla uczenia się ludzi rozwiązywania konfliktów postawy facylitacyjno-mediacyjnej to jest jednak spory wysiłek, bo z reguły to są sytuacje, w których zarówno my, jak i te osoby, z którymi jesteśmy w tej sytuacji, przeżywają sporo trudnych emocji, niepokoju, a perspektywa dyrektorska to jest jeszcze ta, którą Agnieszka przywołała, czyli jakby od odpowiedzialności, czyli tego, że w ostatecznym rozrachunku to wobec świata ja jako dyrektor, czy ja jako dyrektorka jestem tą osobą, która jakby zostanie oceniona za to, jak to się wszystko skończyło, i to też jest presja. Więc jak dbacie o siebie, żeby być zdolnymi do takiej postawy, która jest w końcu wymagająca? Basiu. To jest proces, to nie jest nic, co się dzieje z dnia na dzień. Ja się bardzo nauczyłam przez lata. Przede wszystkim poznałam siebie i wiem, w jakich sytuacjach, w jaki sposób reaguję. I nauczyłam się i przekonałam się też, że mój wewnętrzny spokój i moja postawa
takich sytuacjach ma ogromny wpływ na to, jak w tej sytuacji funkcjonują osoby, z którymi prowadzę rozmowę albo w których rozmowę facylituję. I to ma wielkie znaczenie, więc ta samoświadomość, to panowanie nad własnymi emocjami. I powiem tak, że w wielu sytuacjach, nikt z nas nie jest pozbawiony emocji, a więc w wielu sytuacjach, kiedy już mam ściśnięty żołądek do granic, bo to we mnie też wzbudza emocje, a w wielu sytuacjach najprościej zadziała oddech. I powiem szczerze, że jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, taki oddech pochodzący trochę z praktyki jogi bardzo pomaga w trudnych sytuacjach. Ważne jest, żeby mieć świadomość swoich emocji i ważne jest, żeby do takiej rozmowy podejść bardzo przygotowanym, bo moje nastawienie i mój spokój i moja racjonalność w tej rozmowie ma wpływ na to, jak funkcjonują inni. Na studiach podyplomowych liderów oświaty bardzo dużo mówi się o empatycznym słuchaniu i o empatycznych rozmowach. I to chyba bardzo mocno się tutaj sprawdza. To jest też coś, czego się można nauczyć. Empatycznego słuchania, empatycznych rozmów, tego się można nauczyć. I to w sytuacjach tego typu bardzo pomaga. Ula, a ty jak dbasz o siebie, Ja żeby być zdolną do tych korzystnych dla ludzi postaw? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja bardzo nie lubiłam konfliktów. Ja bardzo unikałam konfliktów. Kiedy pamiętam siebie jako nastolatkę, jako bardzo młodą osobą, to zawsze bardzo daleko chciałam być od konfliktów. Dla mnie budziły to bardzo złe emocje, a ponieważ jestem emocjonalną osobą, to przeżywałam to długo, to bardzo wpływało na moje funkcjonowanie. Musiałam w którymś momencie podjąć ten trud i przepracowałam w sobie to moje podejście do unikania konfliktów, do lęku przed konfliktem. Musiałam go mocno zracjonalizować, tym bardziej, że no, jestem w takim miejscu, gdzie uznaję, że konflikt jest naturalny, problemy są naturą funkcjonowania i są naturalne w relacjach między ludźmi. W związku z tym to, o co jak gdyby dbam teraz, o to, żeby problemy, nim staną się wielkimi konfliktami, były przeze mnie jak najszybciej rozpoznawalne. I też proszę zawsze nauczycieli, słuchajcie, jeżeli czujecie, że to już jest na taki problem, który może się przerodzić w konflikt, to powiedzcie o nim, przerozmawiamy, spróbujemy znaleźć wyjście z tego problemu. Jednym słowem, nie dopuszczam w dalszym ciągu, staram się nie dopuszczać do wielkich konfliktów, co nie znaczy, że one mnie też nie otaczają. Ale co do zasady, trzeba wiedzieć i każdy z nas powinien wiedzieć, czy lubimy konflikty, czy nie, pewnie większość z nas nie. Czy unikamy, czy też bierzemy byka za rogi. Mamy różne postawy. Jakkolwiek by nie było, to warto znać siebie i swoją osobowość, żeby wiedzieć, do rozwiązania konfliktu podchodzić, żeby on był jak najmniej zużywający naszą energię. Bo też chodzi o to, żeby z konfliktu nie wyjść poranionym, żeby starać się dojść do takiej sytuacji, gdzie no przynajmniej jest równowaga, a super by było, gdyby były postawy wygrana, wygrana, tak? Także byłoby to optymalne. Do tego dążymy. Ja staram się naprawdę dbać o swoje emocje, ale tego się, przyznaję, uczyłam latami. No tak, no ale pewnie inaczej się nie da. Chociaż nie, może są ludzie, którzy znajdują jakieś drogi. No właśnie, zapytamy trenerki Agnieszki o drogę na skróty. Nie, żartuję oczywiście. Nie spodziewam się, że powiesz o drodze na skróty, ale bardziej chcę zapytać o takie inspiracje z psychologii, z rozwoju osobistego, różne sposoby, takie, o których da się szybko powiedzieć dla naszych słuchaczy, które mogą być pomocne w tym, żeby radzić sobie z samym sobą tak, żeby móc innym pomóc w takiej sytuacji konfliktowej, a też umieć się odnaleźć konstruktywnie w sytuacji, w której to ja mam
konflikt z kimś, bo przecież też tak czasem bywa. Być może z doświadczenia one nie są tak bardzo eskalujące, bo dyrektorki i dyrektorzy szkół niejedno w życiu widzieli i mają dużo dystansu, ale przecież też się zdarzają, więc czy mogłabyś coś takiego przy całej jakiejś niestosowności tego pytania, żeby powiedzieć o tym w 5 minut, jakbyś mogła dorzucić do tego, co powiedziały dziewczyny? Ja się przyzwyczaiłam, że przez 20 lat rozmawiania i prowadzenia szkoleń o konfliktach, czy jak sobie radzić z konfliktami, to teraz recepta. Nie ma złotej recepty, poza taką jedną, że to jest jednak przez filtr samego siebie. Najlepszym narzędziem do rozwiązania konfliktu jestem ja sama, ale w takim kontekście. Nie, żeby mnie teraz do wszystkiego wynajmować, tylko jakby spojrzeć, każdy z nas, żeby spojrzeć w siebie. I tak jak ja się w 100%, naprawdę w 100% podpisuję pod tym, co powiedziałyście, czyli o tym nauczeniu się rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami, do tego poznania siebie w tym kontekście i tym, co mi ten, co w ogóle konflikt mi robi, jakie ja mam doświadczenia własne, te style rozwiązywania konfliktów, to podpisuję się w 100% i dorzuciłabym jeszcze ten taki element, jeżeli chodzi o dyrektorską tutaj rolę, jest jakby tego, co jest moim celem. Tak, co jest moim celem, jeśli wchodzę w pracę tutaj z dwójką nauczycieli, nie wiem, może z całym gronem pedagogicznym, jakiś Co temat chcę otwieram, osiągnąć? to co jest moim celem, co chcę osiągnąć, jakie rezultaty. Trochę to jest tak, na co mam ochotę również, nie? Żeby to nie doszło do tego, że ja wystrzelam się z całej mojej energii i ostatecznie nie jakby wręcz nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej. A gdyby tak to poukładać już do takiej sytuacji, bo to jakby taki schemat na tu i teraz jest taki, w ogóle rozpoznać tę trudność czy konflikt i nazwać. To jest jakby ten punkt pierwszy. Dalej zobaczyć i zaakceptować swoje emocje. To jest takie trochę, ta praca, ona też jest przez ciało. To jest takie słynne to angielskie, się pojawia embodied, bo emocje, one są w naszym ciele. Ja mogę nie mieć świadomości, że jestem zła, ale na przykład moje łydki tak są napięte, że jak ja sobie poukładam, że to jest ta złość, to coś potem mogę z tym zrobić. Czyli najpierw tymi emocjami trzeba się też zaopiekować, żeby nie wchodzić w rozmowę. Nawet na zasadzie, to mnie w sumie nie dotyczy, ale to mi chodzi wszystko, bo to druga strona odbierze i będzie nam trudniej. I jak ja już mam to, jakby już wiem, gdzie ja jestem z tymi swoimi emocjami, to mogę zaprosić drugą stronę, czy te strony zaprosić i rozmawiać, żeby też usłyszeć, co jest po ich stronie. Czyli to jest trochę tak, że moje emocje to jest coś, co warto, żeby poszło, jak ja się z tym czuję, ale też usłyszeć, jak się z tym czuje druga strona. I nie chodzi o historię, jak, co to się wydarzyło i w ogóle, tylko to, co jest tu i teraz, jak ja się z tym czuję. I wyłożyć wtedy można. Trochę porozmawiać to, o czym mówiłeś, o tych interesach, o tym, co tutaj, do czego chcemy dojść, bo to jest ten czas na takie generowanie wspólnych rozwiązań i rozwiązań, nie rozwiązania, bo jednak może ich być wiele, żeby móc wspólnie wybrać to, co najlepsze. I teraz, w zależności od tego, co to jest za sytuacja, też się zastanowić, jak to rozwiązanie wcielić w życie i czy na przykład nam jest coś potrzebne, spisane. Bo chcę powiedzieć, że nawet w tych takich dorosłych rozmowach czasami warto zapisać, co my ustaliliśmy, żeby mieć ten punkt odniesienia, jak już się zaczniemy to wdrażać w życie, punkt odniesienia, co z czym i do czego, i co kto zrozumiał, i jak możemy to monitorować, czy zewaluować. Jednocześnie tu się pojawia też ten element klaryfikacji, nie? Jakby sprawdzenia, czy my naprawdę się zrozumieliśmy. Nie musimy akceptować wszystkiego, co jest po drugiej stronie, ale że rozumiemy, co jest po drugiej stronie i że ta druga strona też nas zobaczyła. To jest taki model, on się układa, ja tak się śmieję, trochę odtwarzam. Oczywiście jest to
kto już w tym pracuje, to rozpoznaje model Tomasa Cordona. Natomiast ja widzę, jak on się sprawdza i co więcej, sprawdza się bez względu na wiek, płeć, kulturę osób, które to stosują. Natomiast jakby ten punkt wyjścia rozpoznać, nazwać i konflikt, i sytuację konfliktową, ale też własne emocje i swoje nastawienie do tego. No to, co mówisz, budzi zainteresowanie i apetyt, przynajmniej moje. Mam nadzieję, że Państwa też, bo trochę mamy takie przesłanie, żebyście świadomie zajmowali się sobą jako dyrektorki i dyrektorzy. Trochę patrzyli, jakie macie nawyki, trochę patrzyli, właśnie przyglądali się temu procesowi decyzyjnemu w różnych sytuacjach konfliktowych. Zachęcamy do korzystania z warsztatów, dobrych warsztatów z rozwoju osobistego, gdzie takie wątki, o jakich mówi Agnieszka, można rozwijać. Ale wszystko chyba zaczyna się jednak od akceptacji siebie i A akceptacji swojej emocjonalności. Proszę. mogę sprzedać haka, Sprzedawaj, bo to Basia mnie sprzedawaj. zainspirowała. A hak jest związany z oddychaniem i tak naprawdę jest kilka. Pierwsza rzecz to jest to, żeby dbać o to, żeby zauważyć w ogóle, jak się oddycha na co dzień. To tam, ale to na kiedyś indziej może jakieś szkolenie zrobić, trening oddechu. Natomiast żeby starać się przynajmniej przez dać sobie taki czas, żeby 5-6 minut, wróć 5-6 oddechów, zrobić w tej prawidłowej ścieżce, a więc nos, wdech i nos, wydech. Nie przez usta, tylko właśnie przez nos. I teraz hak numer dwa, bo to jest coś, to jest profilaktyka, bo jak będziemy powtarzać to ciało będzie pamiętać i my po prostu będziemy lepiej dotlenieni dzięki takiemu oddechowi. A drugi hak jest związany z tym, że tu teraz za chwilę mam wejść do sali, czy rozpocząć jakąś trudną rozmowę, to co mogę zrobić dla siebie, to jest nie odepchnąć, jak to dałem, tylko wypuścić powietrze. Po prostu, bo to jest raz z wydechem rozluźniamy. Z automatu rozluźniają się wszystkie mięśnie. Robi nam się przestrzeń taka i w głowie, i w ciele na to, żeby zarządzić swoimi emocjami. I tak swoją drogą trzeci hak jest taki, że warto zwracać uwagę na to, żeby wydech był minimalnie dłuższy od tego zacząć, od wdechu. No i proszę. Dzięki. Recepta. No jest recepta jakaś. Co prawda jedna z wielu. Bardzo Państwa zachęcamy do takiej pracy nad sobą i tymi kompetencjami, które pozwalają zaakceptować siebie, dobrze pracować ze sobą, zadbać o siebie, bo wtedy to pomaga właśnie w takich złożonych sytuacjach. Czas robi się nieubłaganie krótki. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym wątku, ale tak właściwie czysto technicznie, że często w systemie oświaty pojawiają się, zwłaszcza w takich miastach, które doceniają potrzebę tego rodzaju pomocy, oferty mediacji szkolnych. Taką ofertę ma na przykład WCIES warszawski, taka instytucja miejska, która zajmuje się między innymi doskonaleniem, ale też wspieraniem szkół. To są profesjonalni mediatorzy, którzy w takich konfliktach, które z perspektywy dyrektorki czy dyrektora okazują się być zbyt trudne, zbyt złożone, wymagające profesjonalnych kompetencji, no to można się po takie wsparcie finansowane przez miasto, jeżeli miasto to ma, na takie wsparcie zdecydować. Być może tam, gdzie państwo funkcjonują, też są takie programy, a jak ich nie ma, to są pewnie też jakieś osoby, które takie kompetencje mają, i w sytuacji, kiedy to doświadczenie jest zbyt trudne, być może można się do nich odwołać. Chciałbym was zapytać tylko, ale tak w klimacie jednego zdania, co najwyżej, jakbyście mogły do tego wątku mediacji się odnieść. Czy to jest coś, co rozważałyście, korzystałyście? Albo wiecie, że u was jest w jakiś sposób dostępne, albo może nie, bo to jest ta profesjonalna pomoc, jeżeli chodzi o rozwiązanie konfliktu, jak nie dajemy rady.
Nie będę teraz Ja wiem, przerywał że głosu. przy sądzie są mediatorzy, których można poprosić, ale też uważam, że ogromną wartość mają tak zwane mediacje rówieśnicze i nie mam tego w szkole jeszcze rozwiniętego, ale jest to moja myśl, żeby też o to zadbać. Też słyszałam o takich przypadkach, kiedy jeżeli konflikt wylewa się już poza granice szkoły, kiedy nie jest rozwiązywalny na terenie szkoły i też na poziomie rady pedagogicznej, wtedy koleżanki dyrektorki korzystały z takich mediacji, które się odbywały, mówię tutaj o szkołach warszawskich. Agnieszka, zdanie o mediacjach, użyteczności, jak o tym myślisz? Tak, użyteczne. Gdzie szukać dobrego mediatora, to do tych list w sądach okręgowych, które są, jeszcze bym dorzuciła sprawdzenie tak zwanych centrów mediacji, bo trochę ich w Polsce powstało i one gromadzą ludzi zainteresowanych i szkolących się w temacie. Myślę, że w takich trudniejszych momentach, gdzie wszyscy są zaangażowani bardzo emocjonalnie, warto skorzystać z Też to może być pomocy. pomocne. No jasne. No i pora, żebyśmy kończyli. Już jak zawsze na koniec webinaru czuję się w zadyszce pewnej, a chcę Was poprosić na koniec, na podsumowanie, oczywiście o złotą zasadę. Czyli, ale też jednym zdaniem, bo już właściwie jesteśmy w niedoczasie. Jak sobie myślicie o tym, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, szeroko powiem, zarządzanie konfliktami w szkole, to jakbyś miała powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która twoim zdaniem jest kluczowa, to co by to było, Basia? Jedno zdanie. Dobre relacje i dobra komunikacja. Ula. Buduj poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że konflikt jest naturalny, a więc spróbuj oswoić ten konflikt. Agnieszka. Oddychaj. Oddychaj. To ja powiem na koniec, polub samego siebie i zaakceptuj własną emocjonalność. I z tym będziemy kończyli na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za bycie z nami w tym wielkim tygodniu, który pewnie oferuje sporo różnych zatrudnień na ten czas, zarówno dla dyrektorki, dyrektora, jak i po prostu kogoś, kto przygotowuje święta. Życzymy wszystkiego jak najlepszego. Jak najprzyjemniejszych rodzinnych przeżyć przez te wiosenne dni, których pogoda zapowiada się bardzo jakoś tak jasno i słonecznie. I zapraszamy na nasze kolejne spotkanie webinarowe za 2 miesiące, a spotkanie seminaryjne, czyli to, kiedy Państwo rozmawiają ze sobą na początku kwietnia. Nie 3, tylko 10, bo 3 uznaliśmy, że to za wcześnie po świętach. Nie chcemy w przestrzeń wchodzić. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Pięknych świąt. Dziękujemy. Wesołych świąt.